Dzień dobry, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie z tej strony Pan Szachuś. Moi drodzy widzowie, AltiBox 2020, czyli turniej w Norwegii, bardzo silna kołówka z udziałem mistrza Świata Magnusa Carsena, jak również naszego super arcymistrza Jana Krzysztofa Dudy. No i właśnie w tym momencie przedstawię wam partię, którą rozegrał Jan Krzysztof Duda z aktualnym wicemistrzem świata Fabiano Caruaną. Moi drodzy, zapraszam do analizy. Janek rozpoczął posunięciem E4, przeciwnik tutaj Janka zagrał C5, czyli szykuje nam się obrona sycylijska, skoczek F3, sprawa normalna E6. E6 jest ruchem grywalnym jak najbardziej. Nie było tutaj na przykład D6, czyli przechodzenie do na przykład wariantu Najdorfa. Karłana w, ty, w tym turnieju właśnie E6 stosował. No i tutaj z Jankiem też próbuje grać ten wariant. D4 bić trzeba, skoczek bije, sprawa naturalna. Skoczek C6, skoczek C3, wyprowadzamy normalnie figury. Tu się nic złego nie dzieje. Hetman C7. Jest to posunięcie, które mówi nam, że będziemy mieli wariant tajmanowa. Zamiarem tego posunięcia jest to, żeby trzymać punkt na pewno E5, kontrolować linię C i przyszykować się do takiego zagrania na przykład skoczek na b5, znaczy nie przyszykować tylko to jest takie kuszące dla białych, ale ten ruch nie jest groźny, ponieważ hetman zagrywa na b8 i tu się nic nie dzieje. W następnym ruchu planujemy zagrać posunięcie a6 b5 zstępem, więc taki ruch skoczek b 5 do najlepszych po prostu nie należy. Janek o tym oczywiście wiedział, zagrał naturalne goniec E3, czyli wyprowadza w sposób prosty figury. Posunięcie A6 już teraz to posunięcie na pewno się przyda. B5 jest bardzo dobrze kontrolowane i jest opcja zagrania właśnie tego posunięcia pionkiem na B5. Hetman D2 ze strony Janka, sprawa normalna. Skoczek F6 widzimy, że skoczki wyprowadzić trzeba no i tutaj jest opcja skoczek G4 bardzo nieprzyjemne posunięcie, dlatego też Janek zagrywa F3, to też jest teoretyczna pozycja oklepana bardzo mocno, tutaj panowie dobrze o tym wiedzą, zresztą Caruana jest bardzo słynny z tego, że jest genialnym teoretykiem, po prostu genialnym, fantastycznie zna debiuty, fantastycznie gra warianty no Janek tu ma naprawdę ciężkie zadanie, posunięcie B5 tutaj można grać wiele posunięć mianowicie na przykład D6 go C7 z takim planem, można nawet zagrać goniec B4, a jakbyśmy go odtraszyli, no to bicie oczywiście jest możliwe, ale odejście na E7 jest częściej spotykane. To tak na marginesie, tutaj Mistrz Świata, wice Wicemistrz Świata zagrywa B5, może Mistrz Świata, nie, nie wiadomo, zobaczymy. Posunięcie B5, i Janek postanawia grać szybko na uproszczenia. Wybija mianowicie skoczka na C6. Jasne, że można było na przykład zrobić Roszadę z dobrą, znaczy z ostrą grą przede wszystkim. To też są ruchy teoretyczne. No, plan białych jest inny w tym momencie i posunięcie DC. Tu widzimy, że w ten sposób hetmany się nie wymieniły. Widzimy też fajny zamiar tego Hetmana na C7, który się pojawił wcześniej. Znaczy, nie zamiar, tylko konsekwencja tego ruchu może w ten sposób. Czarne nie planują tutaj grać na remis, dlatego nie wymieniają hetmanów. No. Tak poszło, więc trzeba sobie z tym jakoś radzić. Hetman F2, bardzo ciekawy plan. Tu Hetman z gońcem bardzo fajnie kontrolują tutaj pole B6 i Goniec w pewnych momentach będzie mógł tak zagrać. Często się zdarza, że wieża jest na D8. E, I te widełki tutaj e, mają rację bytu. Goniec E7 ze strony Czarnych wyprowadzka normalnie figury i posunięcie bardzo sprytne, bardzo też normalne, logiczne, mianowicie A4. Jest to ruch, który e, musi. E, Musi działać w ten sposób, żeby troszeczkę szarpnąć to skrzydło hetmańskie, żeby te pionki nie stały aż tak zbyt mocno. E, prowokuje to, no bicie w ogóle jest fatalne, moi drodzy, to nie bierzmy tego pod uwagę, bo skoczek wybija i struktura pionków strasznie się zniszczy, a skoczek na bandzie tu stoi wyśmienicie, kontrolując bardzo ważne pola b6, c5, więc czarne nigdy w życiu tutaj nie wybiją. B4 posunięcie też powoduje to, że skoczka spychamy, ale skoczek na przykład na B1 i na D2 powoduje, że pięknie kontrolujemy pole C4, więc to też jest taki zamiar posunięcia. A4 tutaj Karłana po prostu na to nie zwraca uwagi i robi zwyczajnie rozszadę. Jak wybijemy, to wybijemy tutaj pionkiem. Tu się oczywiście też nic nie dzieje. Zobaczmy, jeżeli będzie wybicie, to na przykład pionek wybija na B5. No, bardzo kuszące jest na przykład wybicie tutaj e, skoczkiem. Cyk, moi drodzy, bijemy na B5, ale posunięcie goniec Hetman B7, przepraszam, powoduje to, że skoczek no musi uciekać, a w następnym posunięciu wybijamy na B2, więc to się wydaje dosyć fajne, ale nic tu się nie dzieje dla czarnych. Janek oczywiście na B5 tego pionka nie wybija, i zagrywa naturalnie goniec E2. Po końcu E2 wieża B8 zagrać trzeba, pilnować tutaj pionka, jeszcze jest opcja przepchania roszada ze strony Janka, posunięcie E5. Zobaczcie, jak naturalnie. Gra Fabiano Caruana. Mianowicie wyprowadza pionka na E5, który bardzo dobrze kontroluje tutaj e pola. Jednocześnie Goniec ma swobodę wyprowadzki. Tak też się oczywiście dzieje, wie, że z FND1 tu nie ma żadnych niespodzianek. Goniec E6 wydaje się, że może być pozycja dosyć nudna, yy, ale to tak, powstał taki charakter dosyć techniczny, więc tutaj trzeba grać. Dosyć technicznie, ale myślę, że Janek ma proste ruchy w tej partii. Poszło wybicie tutaj AB zagrać w ten sposób już trzeba Cebę nie przechodzi, bo pionek wisia. No i wieża zagrywa na A7 stępem tu jest ładne, ładna obrona. Wieża B7. No, ja bym tutaj od razu z miejsca zagrał wieżą z D na A1 i trzymał. Ale widocznie tutaj nic na skrzydle się strasznego nie dzieje. Widzimy, gońce też dobrze przecinają diagonale. Wszystko się trzyma. Pionki są stabilne. No, ale biały też nie ma krzywdy. Tu jest wszystko w porządku. Pionki też stoją świetnie. Skoczek w gotowości. Gońce świetnie przecinają. No, pozycja jest po prostu równa. Jest po prostu równa, ale grać dalej trzeba. Wieża A6 ze strony Janka. Janek nie postanawia wymieniać wieży. Jeżeli jest, to też taki mały pazurek z jego strony, bo myślę, że jak najbardziej chce wygrać pozycję. Skoczek do 7 wygrać partię, przepraszam, skoczek D7 no i tu teraz takie zagranie, goniec F1 jest to taki ruch powiedzmy po pokroju arcymistrza ale wielu z nas myślę, że takie posunięcie już by zagrało dlatego, że tutaj Hetman też ma swobodę, a to jest taki ruch troszeczkę wyczekujący, zawsze goniec F1 ma taką samą siłę na diagonali jakby stał na E2, więc tu się nic nie dzieje, wszystko jest dobrze, wieża C8 bardzo sprytne posunięcie tutaj chodzi na pewno o to, żeby pionek C6 był bardziej Kontrolowany, żeby zwolnić troszeczkę Hetmanowi obowiązku bronienia tego pionka, i Hetman nabiera swobody. Na przykład przez D8 z planem może goniec G5, wymiany tych czarnopolaków, co na pewno byłoby bardzo dobre dla czarnych z punktu strategicznego. Dlatego, że pionki tu stoją na białych polach, a goniec jest na białym polu, aczkolwiek tu są też białe pola, ale pionki na białych polach, ale te pionki mają też opcję przejścia do przodu, więc czarne myślę, że byłyby korzystniejsze. Posunięcie G3, bardzo dobry ruch. To jest taka swoboda, i w przyszłości może być zagrane F4. Jeżeli na przykład goniec G5, to F4 byłoby możliwe, żeby nie wymienić tych gońców. No i tutaj tak się dzieje, moi drodzy. Goniec Hetman D8, ale Janek zagrywa H4. To też jest piękne posunięcie. Niby króla trochę od, odsłaniamy, ale zobaczcie, nic się nie dzieje. Jest Hetman w gotowości. Wie, goniec, goniec, tu się wszystko broni, jest pięknie. H4 jak najbardziej, a trochę przestrzeni tutaj łapiemy na Hetmańskim. Hetman F8. No widzimy, że Karuana próbuje coś tutaj zrobić. Może ten tutaj chce wymienić. Nie wiadomo, król zagrywa na H2. Jednak widzimy, że taki ruch nie, nie, nie jest w planach, ale to by było dobre zagranie ze strony Czarnych na pewno. Posunięcie H6. Spokojne posunięcie, które. Daje lufcik przeciwnikowi, e, znaczy daje lufcik czarnym, przepraszam, a przede wszystkim jeszcze nie wpuszcza gońca. No to jest takie normalne zagranie, standardowe, bym powiedział. Wieża z D na A1, zdwajamy wieżę. E, skoczek C5, atakujemy wieżę. No to wieża A7, coś trzeba zrobić. Wieża z C na B8. To są takie ruchy też dosyć proste, myślę. E, takie stabilne, mocne. I skoczek D1 e, bardzo ciekawy manewr. E, no tutaj moi drodzy, też skoczek odchodzi troszkę. Od centrum widzimy, że on na D5 nie spełnia fajnej roli. Na B5 też nie, nic tutaj nie może za bardzo zrobić. Ten skoczek może chce się przemanewrować przez F2, może przez G4, może w przyszłości przez E3 i na F5. Taki ruch nigdy nie zaszkodzi. Cof cofnięcie skoczka w tym momencie. Nie jest jakimś grzechem, to jest po prostu manewrowanie i, e, i zobaczymy, gdzie ten skoczek finalnie wyląduje. Wieża na D8 ze strony Karłany, no tutaj nastąpiło bicie, skoczek wybił, troszeczkę uproszczenie zaszkodzi i Hetman na E1. Widzimy Hetman spokojnie zagrywa, może zwania skoczkowi miejsce na. Na F2. Skoczek D6 ze strony Karuany. No tutaj panowie manewrują, manewrują, manewrują. Goniec C5. No taki ruch myślę, Janek, już zagrywa bardziej pod kątem remisowym, bo widzimy, że skoczka on nie chce wybić na D6. Pamiętajmy o tym, to nie chodzi o to, żeby zbić skoczka, tylko żeby wymienić tutaj gońca. Skoczek zagrywa na C4. Tak też się dzieje. Goniec wymienia, Hetman wymienia, no i goniec zbija na C4. Taka praktyczna decyzja ze strony białych. Skoczek tutaj mógłby troszeczkę zwierząt, przepraszam, najmocniej namieszać na D2, może skoczek D2. No myślę, że Janek tutaj nie chciał żadnych niespodzianek i po prostu wymienia. No można było też goniec D3 za, zatkać tutaj troszeczkę tą linię, ale wymiana jest jak najbardziej praktycznym ruchem. I moi drodzy, czym wybić? Łach, nie tak. Gońcem na C4, 3, czy pionkiem na C4. Czym byście tutaj wybili? Ja myślę, że większość z nas by wybiła gońcem, żeby nie psuć struktury. mistrz świata wybiera posunięcie bicie pionkiem. To też nie jest złe. E, tutaj mimo wszystko, że pionki są na czarnych polach, na białych Polach, najmocniej przepraszam i są zdwojone, no to, to też nie jest złe przy hetmanach i wieży. Jeżeli byśmy nie mieli hetmana i wieży, wieży i hetmana w tej kolejności i tu również to by zniknęło, to biały miałby praktyczne szanse na wygrywanie tej partii, bo skoczek by stanął na E3, król by zmierzył na D2, na C3 i opcja wymiany pionków. Te pionki wtedy byłyby jak najbardziej słabe, ale przy ciężkich figurach. W wolnych liniach te pionki mogą namieszać. Ten pionek troszeczkę blokuje te dwa pionki, więc to jest całkiem ok, ale pozycja dalej jest około równości. No i skoczek zmierza na bardzo dobre pole E3. Skoczek stąd świetnie kontroluje ważne centralne i boczne tutaj pola. Hetman C5 ze strony Karuany i Król G2, no Król zmierza troszeczkę do centrum, to jest sprawa naturalna, ale Król Czarnych zmierza nie do centrum, tylko na H7 I ja myślę, że też to jest odejście z ósmej linii, zawsze jakieś szachy grożą, to jest taki ruch też troszeczkę myślę, że wyczekujący, coś grać w takiej suchej pozycji należy. Hetman C3, wieża D4, no robi się groźnie moi drodzy. Aczkolwiek tu się wszystko trzyma, niczego się nie boimy. Janek gra, król F2, wszystko jest w porządku. Hetman B6 i król E2. No to też jest praktyczne zagranie tutaj. Takie związanie zawsze jest nieprzyjemne. Aczkolwiek nic się złego nie dzieje, ale na wszelki wypadek można sobie spokojnie tutaj odejść i wszystko, wszystko gra. Posunięcie C5 ze strony Fabiano Caruany i. Wieża na A8. Ta wieża oczywiście tam nie jest groźna, ale zagrać jakoś aktywnie, moi drodzy, trzeba coś tutaj kontrolować. Czekamy na ruch ze strony Karłony. Tutaj Janek miał trochę mniej czasu i zagrywał te posunięcia dosyć szybko, ale bardzo dobrze je zagrywał. Goniec D7 ze strony wicemistrza świata, posunięcie Hetman A3. No i widzimy, że tutaj Hetman nastawia się troszeczkę na atak na słabego pionka c5 to jest bardzo groźne, bo na przykład wieża a5 i potem zdjęcie tego pionka by powodowało, że białe zyskają pionka i przewaga robi się dosyć dobra. A skoczek z królem bardzo fajnie stoi i one tutaj się dobrze kontrolują przede wszystkim skoczek fajnie broni tych punktów, gdzie w przyszłości może Hetman chciałby dać szacha królowi. W każdym razie, podsumowując, ten skoczek z królem stoją dobrze. To te figury stoją dobrze i skoczek bardzo fajnie broni króla Hetman g6. Widzimy, Karuana tutaj pionka podstawia, ale za cenę pionka G3. No i kwestia, czy brać na C5? No nie. Bicie na C5 nie jest dobrym ruchem, bo Hetman bije G3 i raczej na H2 są problemy. H4 wisi, pionek wolny, więc czarne mają większe korzyści niż straty. No i tutaj Janek zagrywa C3, posunięcie C3. No i moi drodzy, w tym momencie Karuana zagrywa bardzo fajne posunięcie, takie praktyczne, dobrze przeliczone. I jest to ruch wieża bije E4. No, wieża podstawia się pod pionka. Janek chwilę się zamyślił, ale to dosłownie chwilę, no trzeba wybić tą wieżę. No i Hetman zbija na E4. Moi drodzy, jeżeli na przykład wieża gdziekolwiek by ruszyła, na przykład na A7, bo tutaj yy, jakbyśmy tu wieżą odeszli, to mamy opcję wybicia, ale tutaj się robi przegrana pozycja, ponieważ goniec daje szacha. Jeżeli król F2, to hetman F3, wybijamy z szachem, jest masakra na królu. To samo się dzieje z tej strony. Król D2, hetman D3 wybije, jest masakra na królu. Moi drodzy, nawet tego nie analizuję, to jest totalnie wygrana. Wierzcie mi, komputer pokazuje przewagę minus 20, no... Koniec partii. Jest. Jak jesteście chętni, to proszę sobie to przejrzeć ja tego nawet nie patrzyłem, bo to widać go że jest koniec gry. W tym momencie po hetman e4 Janek podejmuje y, bardzo praktyczną, dobrą decyzję. Hetman bije na c5 z obroną skoczka, co jest bardzo istotne. Tutaj już goniec g4 nie przechodzi, bo król na przykład na d2, hetman d3 i król c1. Matów nie ma, tu jest wszystko w porządku, wieża więcej zostaje. Więc y, hetman musi wybić tą wieżę, no i hetman zbije na c4. Co się tutaj zadziało? Mamy dwa pionki z tej strony, dwa pionki wolne z tej strony, co jest dużą korzyścią. Ale goniec z hetmanem tutaj mogą dobrze współpracować. No, tak się dzieje koniec na E6. No i, e, moi drodzy, te pionki nie jest tak łatwo doprowadzać do przemiany. To nie jest takie proste, gdy mamy króla w centrum. Hetman może go zawsze szachować. Hetman dał szacha na D3, wszystko gra. Król G8 i Hetman D6. Janek podejmuje tutaj praktyczną decyzję. Tu Janek gra na sekundach. Te 10 sekund mu się dodawało. Około pół minuty miał na zegarze, więc co ruch miał 10 sekund. Więc myślę, że tutaj była już taka myśl, żeby zremisować tą partię. Nie wygrywać, oczywiście. Hetman zagrał na A1. Ja przypuszczam, że jak Karłana by miał tutaj z pół minuty, a Janek z 5 minut, no to może białe by próbowały tutaj coś cisnąć na wygraną. Ale, ale poszło po prostu praktycznie zbicie pionka. Tutaj szach na B2, król na D3, goniec na A2. No i jeszcze tutaj chcę szarpać czarny z tej strony, ale mamy szach na E8. Praktyczna decyzja. Hetman E4, znowu szach G6. No i zobaczcie, że grozi ruch. Goniec B1 byłoby koniec, ale Hetman E5. I zobaczcie, Hetman zagrywa bardzo ładnie w centrum, broniąc wszystkie tutaj filary obrońców białego króla król swobodnie tutaj już może sobie maszerować. Poszł H5, bo zawsze, zawsze ten skoczek na G4 miałby szansę i na F6 król mógłby być w niebezpieczeństwie. No i król D4. Moi drodzy, teraz następuje seria posunięć takich prostych, prostych, gdzie nic się tutaj więcej nie wydarzy w tej partii. Król na C5, no bardzo aktywnie, to król jeszcze jakby tam uciekł i jakieś opcje mata, ale oczywiście Hetman zawsze daje mu szacha. No i tutaj Hetman na B7, C4 zostało zagrane, zawsze żeby Gońca ograniczyć, skoczek broni, wszystko gra. No, i tutaj Hetman postanowił dawać szacha królowi w następujący sposób. Ja to szybko przestawiam. Jeszcze Hetman F4, bardzo solidny ruch, żeby też trzymać pionka na C4. Bardzo dokładnie gra Janek, to trzeba mu oddać. Bardzo ładnie zresztą. Hetman B2. No i widzimy, że tam na sekundach grał biały, no i te szachy następują. Król sobie ładnie odchodzi. No, myślę, że tutaj obaj panowie wiedzieli, jaki wynik tej partii nastąpi. No. Tutaj jeszcze kilka ruchów, moi drodzy, i Janek zremisuje z, mistrzem, z wicemistrzem świata w tej partii. Także myślę, że taki solidny remis, podbudowujący troszeczkę: Hetman A5 jeszcze, Król D4, i panowie w ten sposób zgodzili się na remis. Co oznaczało, że panowie musieli grać w tej dogrywkę w tej rundzie. I właśnie na tą dogrywkę zapraszam Was z ponownie. Janek odpowiedział tutaj w pierwszym ruchu skoczek F3. Dogrywka polega na tym, że białe mają 10 minut na zegarze, czarne mają 7 minut na zegarze. I białe muszą zwyciężyć w tej partii, żeby zdobyć tą bonifikatę punktową w, tej, w tym całym dwumeczu, że tak się wyrażę. No i Janek rozpoczął skoczek F3, D5, C4, D4. No właśnie, C4 jest takim ruchem, który chce się tutaj oddać na C4, ten pionek chce się, chce się poświęcić, ale posunięcie, skoczek A3, wybicie, G3. Jest to otwarcie Retiego, gambit Retiego bardziej w tym momencie. Pod D4 następuje B4 i to są pozycje Janka, który, który lubi grać takie gry. Lubię grać takie pozycje. Troszeczkę odchodzimy od takiej standardowej teorii, ale... Karuana, słuchajcie, jest przygotowany na bardzo wiele e, ewentualności. Karuana gra tutaj naprawdę dobre szachy. C5, ruch naturalny. I wielu z nas by się wydawało, że taki ruch jest zły, bo oddajemy pionka. Tutaj Janek wziął tego pionka, e, co troszeczkę upraszcza pozycję czarnym według mnie, bo plan jest prosty: wyprowadzić skoczki, zagrać e5, zbić gońcem na c5 i gra gitara. Można byłoby tu próbować na przykład grać e3. E, to są takie... Takie struktury Benoni odwróconym kolorem. Tutaj na przykład, jakby wybił czarny, pionek by wybił, pionek by wybił i gramy D4. E, silne centrum, pionek mniej, ale to są takie gambitowe zagrania, więc myślę, że biały mógłby w ten sposób grać. Goniec D3, Roszada, jakieś A3, wybicie potem. E, no i. Można by było grać na ostro, tak? Janek zagrał inaczej, no jest tutaj specjalistą w tym debiucie, bo widziałem nawet w partii klasycznej grał e, nieraz tą partię, no ale poszło, e, poszło zabicie. E, może trochę stresu, może nie. Ciężko mi ocenić, no pa, na pewno Janek tu był przygotowany. E, skoczek na C6, Goniec zagrał na A3 od razu, no bronimy pionka, przyjemne z pożytecznym. Posunięcie E5, widzimy co gra Karuana. D3. Trzeba zagrać takie posunięcie, żeby nie było takiego ruchu. E4, skoczek F6. No i teraz G3 ze strony Janka. No, chcemy zagrać goniec G2, zrobić Roszadę. Pozycja taka, powiedzmy stabilna, ale. Um... Moi drodzy, co byśmy na przykład zagrali e, po takim posunięciu skoczek D2. Skoczek D2 wydaje się naturalnym ruchem, bo bronimy punktu E4. Ale niestety nie byłby to najlepszy ruch, mimo że naturalny, bo mamy Hetman A5. Atakujemy stępiem, stępem gońca. Robimy związanie i grozimy takim ruchem bardzo nieprzyjemnym E4. Bardzo nieprzyjemnie by to stało. Trzeba również grać dokładnie G3 ze strony naszego super arcymistrza. E4 nastąpiło, no wybić trzeba, skoczek wybija, goniec G2 i widzimy, że ten skoczek tu się będzie plasował na polu C5. Tak też następuje, goniec bije na C5, goniec bije na C5, skoczek bije na C5. Powiem Wam, moi drodzy, że ten skoczek na C5 stoi bardzo, bardzo dobrze. Pozycja ma charakter bardzo równy, bardzo równy, mimo że tu słaby pionek, ale ten pionek też jest izolowany coś za coś. Bardzo równa pozycja, panowie grają dalej. Roszada ze strony Janka, roszada ze strony Karuany, skoczek z B na D2, normalna rzecz wieża E8. No i tutaj już się pojawia mała niedokładność ze strony naszego arcymistrza. Tak, tak uważam, według mnie tutaj ruch wieża E1 może nie był teraz jeszcze bardzo potrzebny. Z uwagi na to, że można zagrać bardzo fajne posunięcie skoczek B3. Skoczek B3 powoduje to, że. No, jest praktycznie wymuszona wymiana. Jeśli by tak poszło, to pionek bije i piony się ładnie tutaj bronią, i byśmy grali na tego pionka. Dlaczego na przykład nie skoczek E6 z dobrą obroną? Jasne, ale tutaj Hetman by mógł na przykład zagrać do przodu, wieżą grać i atakować tego pionka. I przede wszystkim skoczek zasłania tego gońca, więc no tak dosyć niefanie to stoi. Myślę, że skoczek B3 praktyczne posunięcie. Dziwi mnie, że Janek tak nie zagrał. Poszło, poszła, wieża F, poszła wieża na E1 i Karłana gra proste ruchy. Goniec. Na F5 wyprowadzamy normalnie figury. Hetman C1. No, zaczyna się tutaj kombinowanie. Nie wiem, co tutaj Janek miał w głowie, ale na pewno jest presja gry z caruana. To jest y, widoczne troszeczkę po ruchach. Hetman D6 sprawa naturalna. Hetman A3. No, takie plany oczywiście są. Wieża AD8. Zobaczcie, jakie proste ruchy zagrywa Mistrz świata. A zdecydowanie takie skuteczne, myślę. No, takie proste i rozwojowe. Wszystkie figury u niego grają. Uczmy się od tych najlepszych. Jak należy wyprowadzać figury? Janek tutaj zagrywa H3. Myślę, że troszeczkę bez planu. Nie rozumiem tego ruchu. No, pewnie G4. Tutaj na wszelki wypadek Karuana zagrywa H6, żeby ten goniec zawsze miał ucieczkę. Posunięcie skoczek H4. No i goniec właśnie sobie tutaj ucieka. Wieża A na C1. No, Janek tutaj już miał trochę skrzywioną minę. Widziałem tę partię oczywiście na żywo. No, jakieś ruchy zagrywać trzeba. I posunięcie B6 bardzo mądre i bardzo sprytne. Tutaj zagrywamy w ten sposób, żeby bronić skoczka trochę swobodnie hetman, Hetmana. Widzimy, że jak na przykład byłoby wybicie skoczka, hetman by wybił i Hetman by wybił, no to nie ma racji bytu, bo wieża A8 i co mamy zrobić z Hetmanem wtedy, tak? Więc tutaj te pionki są lekko zatrute. Goniec D5 ze strony naszego superfightera wieża E7. Ten ruch oczywiście prosty, bronimy, bronimy tu. Kontrolujemy tu. Wieża ma opcję zdwojenia się na linii E i ataku pionka E2. Moi drodzy, tak jak się patrzy na tą partię, no to widzimy y, bardzo proste ruchy czarnych. No, białe y, trochę kombinują, ale no i się trochę plączą, nie da się ukryć. Skoczek z d na f3, no i widzimy te skoczki tro, troszkę nienaturalnie stoją. Szczególnie ten h4, jeżeli jest skoczek na f3. No hetman f6, y, tak hetman zagrał, żeby żaden skoczek nie mógł go atakować. Y, fajna, fajna sprawa. I wieża z c d1. No i teraz y, wieża wróciła i atakuje pionka, jasne. Ale już następują pewne konkrety. Teraz zauważmy... Który, która figura u białych stoi aktywnie dosyć? Jest to ten goniec. Karuana rozwiązuje ten problem w bardzo prosty sposób, zagrywając goniec E4 z opcją wymiany tego gońca. Tutaj następuje wymiana oczywiście, skoczek wymienia, no i widzimy, że tutaj robi się bardzo, bardzo groźnie. Skoczek bardzo dobrze kontroluje te pola, no i skoczek zagrywa na G2. No, zagranie jak zagranie, niby się wszystko trzyma, ale czy na pewno. No i tutaj Karłana zagrywa posunięcie G5, bardzo solidny ruch, nie pozwala przede wszystkim wejść skoczkowi na to pole i na to pole. Ogranicza, ogranicza to skrzydło, a ten król tutaj nie ma znaczenia, że jest odkryty. Het, hetman wieża blisko, no nie ma tam nawet, jak króla, zaatakować jakąś figurę, więc G5 na pewno jest ruchem bardzo dobrym. Wieża D3 ze strony naszego Janka. Skoczek C5, wieża D2, skoczek znowu wrócił na E4. No i tak naprawdę Janek znowu mógł zagrać sobie wieżą na D3, ale widzimy, że presja wygrywania partii, tak, jest bardzo ważna, bo w tym dwumeczu białe muszą wygrać partię. Janek mógłby powtórzyć wieża D3, ale skoczek by wrócił no i by panowie podpisali remis, to nie jest na korzyść do Janka. Dlatego wieża C2 ryzykować trzeba za wszelką cenę, ale mamy bardzo dobre posunięcie ze strony czarnych, moi drodzy. Bardzo ładny przełom D3, piękne poświęcenie pionka. Widzimy, że nie można wybić na D3, bo Hetman zbija nam skoczka na polu F3. Potem skoczka wybić nie można, bo jest związanie na Hetmana. Wieża B2 ze strony Janka, no i skoczek wskakuje na D4. No, widzimy pełna masakra tymi skoczkami. W centralnie skoczki weszły nie, bardzo nieprzyjemnie, i tutaj jest już po prostu prawie koniec partii. Prawie koniec partii. Wieże pięknie tutaj bronią tych skoczków, no i w partii nastąpiło skoczek, skoczek na E3. Skoczek na E3, no tak niby aktywnie, ale jest bicie na E2. Zauważmy, że tutaj jest teraz bardzo y, solidne zagranie bicie na F3. Jeżeli skoczek wybija, no to Hetman wjeżdża na F2 i skoczek G3 z matem. Y, więc no, Janek zagrywa skoczek G4, ale to już jest czysta rozpacz, podstawienie po prostu figury, król H1, no i skoczek zbił na E2. Zauważcie, że tutaj atakujemy Hetmana. Jak skoczek wybija, to po prostu skoczek. Wybijana A1. No w tej pozycji Janek złożył broń, uznał wyższość tutaj, e, wicemistrza świata. Moi drodzy, ale mimo wszystko jesteśmy zadowoleni to była dogrywka, partia dogrywki ale jesteśmy bardzo szczęśliwi, że Janek zremisował e, w ten sposób z Karoaną i zapewnił sobie piąte miejsce w turnieju, mimo że jeszcze jedna runda przed nami e, i e, zainkasował około 70 tysięcy złotych nagrody w tym turnieju. Także myślę, że kwota całkiem e, fajna. No widzicie, ciężka praca popłaca za zaproszenie do takiego turnieju. Już za piąte miejsce jest 70 koła, więc fantastyczna kwota. Gratulujemy Jankowi i czekamy jeszcze oczywiście na kolejną rundę i życzymy powodzenia. Dzięki wam serdeczne za uwagę i do, do, do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, hej.